O tym, że w ostrowieckim szpitalu istnieje konieczność wprowadzenia zmian i reorganizacji, które mogłyby zmniejszyć wygenerowane straty i ograniczyć rosnące koszty, zachowując jednocześnie wysoki poziom świadczeń zdrowotnych, wiadomo jest od kilku lat. I od kilku lat zarządy powiatu ostrowieckiego próbują naprawić lecznicę. Dziś, 4 marca, program naprawczy przedstawiony przez obecnego dyrektora Tomasza Kopca został przyjęty. Oczywiście po burzliwej dyskusji. Nie otrzymałem też w ogóle żadnej odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania, co mnie zaskakuje, pani teraz nam mówi, że tutaj dyskutujemy właśnie, dobrze, że o szpitalu. Ja zadałem konkretne pytanie, nie o doradców, o szpital. Mówiłem o źródłach finansowania, mówiłem o kwestiach dotyczących tego tak zwanego w tym momencie tej optymalizacji, czyli dostosowywania w poszczególnych oddziałach. Chciałem wiedzieć, na jakim oddziale, jak to będzie wyglądało, ile osób, czy nowe lekarze będą na danym oddziale. Chciałem szczegółów. Chciałbym wiedzieć po prostu, czy idziemy w dobrym kierunku, czy nie. Nikt mi tego nie powiedział. Nikt nie odpowiada. Państwo macie w tym programie naprawczym straty na poszczególnych oddziałach. One będą uaktualnione na dzień 31 grudnia, za rok czy za pół roku otrzymujecie taki sam dokument i widzicie, czy jest. Powiem tak, program jest na 3 lata. Nigdzie się nie mówi, że w ciągu jednego roku nagle ma być 5% kosztów mniej. Bo do 5%, które są naprawdę dużą cyfrą, to się dochodzi określonymi działaniami. Daj Boże, żeby to się udało w ciągu jednego roku. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, ja mam pytanie. Miałem okazję korzystać ostatnio z usług SOR-u jako pacjent, nie służbowo. I pytanie z tym związane, z tą moją wizytą. Czy nadal na SOR-ze zdarza się sytuacja, że nie ma pełnej obsady lekarzy dyżurującego? Czyli nie ma na przykład pół dnia internisty lub lekarza urazowego? Co się z tym wiąże? No prosty przypadek, gdzie mogłem pobyt skrócić przynajmniej 3 godziny, a czekałem po prostu na wypis tyle czasu, bo był brak lekarza. 13 radnych zagłosowało za przyjęciem programu naprawczego. 2 radnych wstrzymało się od głosu. Natomiast 6 osób, członków Klubu Prawa i Sprawiedliwość, opowiedziało się za odrzuceniem dokumentu. Z danych ujętych w opracowaniu wynika, że w 2021 roku przychody szpitala wynosiły 149 milionów złotych. W tym 125 milionów złotych to kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Strata za 2021 rok to prawie 10 milionów złotych. W szpitalu zatrudnionych jest 985 osób, co stanowi 75% wszystkich kosztów. Prognozy finansowe nie są optymistyczne, bo już dziś dyrekcja szpitala zakłada wzrost kosztów osobowych o minimum 4 miliony złotych. Wynika to przede wszystkim z braków kadrowych. W programie naprawczym wskazano, że sytuację kadrową mogłaby uzdrowić poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, zatrudnienie lekarzy na przykład z Ukrainy oraz rozszerzenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Ponadto konieczne jest zwiększenie nadzoru nad postępowaniami przetargowymi, lepsze zarządzanie zasobami oraz organizacja aptek oddziałowych, jak również skuteczna cyfryzacja dokumentacji medycznej. Szpital powinien zwiększyć swoje przychody m.in. z działalności stołówki. Równolegle powinna postępować rozbudowa lecznicy i rozwijać się współpraca uniwersytecka. Niewykluczone, że zostanie powołana naukowa rada konsultacyjna.